Cześć dziewczyny, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na test podkładu marki Vichy, a mianowicie Taint Ideal. Po dużym sukcesie, który był ponad 2 lata temu na moim kanale, ponieważ Wam pokazywałam jego pierwotną wersję, płynną bardziej, która Wam się bardzo spodobała, postanowiłam zainwestować w kolejne 3 podkłady marki Vichy i tym razem zaczęłam moje testy od właśnie Taint Ideal. Jak wiecie, Vichy ma bardzo dobre podkłady, przynajmniej ja oglądając testy, czytając opinie w internecie, bo też jak wybierałam te 2 podkłady pozostałe, o których Wam będę mówić w kolejnych testach, to muszę Wam powiedzieć, że były po prostu cudowne opinie na temat tych podkładów, więc ja mam nadzieję, że w moich testach również pojawią się pozytywne odczucia i na dole opinie. Natomiast jeżeli chodzi o ten podkład, to on jest teoretycznie przeznaczony do skóry suchej, bo jest rozświetlający, nawilżający jednocześnie, natomiast muszę Wam powiedzieć, że on ma tak fajną konsystencję, że moim zdaniem, tak jak już go nałożyłam i jakie mam pierwotne odczucia, to on się świetnie nada do skóry mieszanej. Mieszanej, tłustej może nie, chociaż on nie ma takiej konsystencji, słuchajcie, lejącej się, dlatego ta wersja płynna na pewno by odpadała w przypadku wersji właśnie ze skórą tłustą. Natomiast ten podkład ma taką fajną, lekką konsystencję, jednocześnie ma fajne krycie, bo to też to zobaczycie. Ja nie mówię, że tutaj akurat w tym teście będzie mi musiał dużo przykryć, bo moja skóra się naprawdę polepszyła, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę fajnie współgra z cerą, tak jak ja mam mieszaną, delikatnie suchą, słuchajcie, ostatnio tutaj na przykład w okolice nosa, brody, mi się wręcz odwrotnie zaczyna przesuszać skóra, więc nic Wam więcej nie mówię, zobaczycie jak to wygląda w teście, mam nadzieję, że ten test Wam się spodoba, no i przede wszystkim będziecie na pewno na tyle zachwycony tym podkładem, że sama będziecie go używać, taki mam przynajmniej zamiar w tym teście, bo podkład naprawdę ładnie wygląda, ale zobaczymy w teście, czy Wam się po prostu spodoba, także zapraszam. Okay, przechodzimy do testu, ja zrobiłam sobie troszeczkę brwi, żeby tak nie było blado na twarzy, natomiast jeżeli chodzi o podkład, to jest to podkład w takiej wersji bardziej kremowej, jak pamiętacie, 2 lata temu chyba robiłam test tego właśnie podkładu w wersji płynnej. Bardzo Wam się ten test spodobał, więc chciałam po prostu powrócić do tego produktu, żeby przetestować tą wersję właśnie na skórę suchej. To zobaczymy, słuchajcie, ja uważam, że Vichy ma bardzo dobre podkłady. No i zobaczymy, czy one ładnie pokryją buzię, rozświetlą ją przede wszystkim. I ja jestem bardzo ciekawa tego koloru, bo jak pamiętacie test z L'Oreala, to ten podkład był dla mnie za jasny, a ten może być, słuchajcie, za ciemny, więc zobaczymy, bo to jest akurat 15, najjaśniejszy kolor z gamy kolorystycznej, więc zobaczymy, ale kolor wydaje się ładny, bo zobaczcie, jest taki beżowy. Nie wiem, czy też nie będzie za jasny. Słuchajcie, mam taką dziwną karnację, bo niby jestem blada, a później mówicie, że te wszystkie takie najjaśniejsze podkłady, gdzie one powinny pasować, są po prostu dla mnie za jasne, więc zobaczymy. Nakładam gąbeczką Beauty Blender, nic nie mam pod spodem, tylko krem do twarzy. No i słuchajcie, przechodzimy do testów. Ja pokryję sobie jedną część buzi. No i porównamy sobie, czy w ogóle jest jakaś różnica. Boję się, że ten po prostu podkład będzie troszeczkę za jasny, ale go może przybrązowimy. Podkład bardzo ładnie pachnie. Nie, to moja gąbka, słuchajcie. Więc podkład nie ma żadnego zapachu generalnie. Nie. Ten kolor jest bardzo ładny. Generalnie się ładnie wtapia tutaj z cerą. I można go nakładać pod oczy, on jest taki lekki. O, ja zobaczcie, już mi brwi, już sobie, słuchajcie, brew przykryłam. No, ale trudno. Później ją, że tak powiem, poprawimy. Jeżeli chodzi o krycie, to jest bardzo delikatne, bym powiedziała. Troszeczkę chyba nawet mniejsze niż ta wersja płynna, ale nałożę sobie 2 warstwy. I porównamy po prostu, jak wygląda jedna strona skóry. Najpierw po jednej warstwie, a później po drugiej. Tylko nałożę troszeczkę jeszcze na czoło. No i zobaczymy. Słuchajcie, moim zdaniem jest dosyć spora różnica, ponieważ na jednej połowie twarzy nie mam w ogóle podkładu, a na drugiej mam tylko jedną cienką warstwę. I skóra faktycznie jest taka rozświetlona i to jest taki podkład, który ja lubię. Wziął się ten z L'Oreala, to była tragedia, jeszcze wtedy miałam dosyć duży problem z cerą, natomiast teraz mi się troszeczkę wszystko uspokoiło, więc też do Was wracam z tymi testami.
No i jak widzicie, ta jedna strona twarzy, ona nie miała nic, tylko krem na sobie. Ona się też w ogóle bardzo fajnie rozjaśniła pod wpływem tej emulsji z Resi, bo ona ma witaminę też C. Tutaj została jakaś drobna niedoskonałość, tutaj jakieś takie krostki pozostałości, ale one są już, słuchajcie, blade, nic się tutaj nie dzieje, nie zaognia. Natomiast po tej stronie też miałam takie właśnie pozostałości, tutaj zresztą ten podkład je ładnie przykrył, generalnie wyrównał koloryt skóry, tutaj też w okolicy żuchwy, tej strefy takiej newralgicznej u mnie jest naprawdę ok. Więc co, nakładamy podkład na resztę buzi i ja Wam jeszcze pokażę, jak wygląda skóra po dwóch warstwach, więc będziecie miały porównanie, czy jednak korzystać, że tak powiem, z tej pierwszej opcji, czyli delikatnego krycia, a może zobaczymy, czy po prostu podkład ma większe krycie, więc no, zaraz to się nałożyłam pierwszą warstwę i jak widzicie, ten kolor, naprawdę jestem w szoku, ponieważ 15 w Vichy jest dosyć ciemnym odcieniem. Natomiast tutaj widać, że bardzo ładnie się zlała z szyją. No i delikatnie względem ciała jestem w letrze, też pewnie napiszecie, że ten kolor minimalnie się odcina, ale ja go spróbuję przypudrować. Myślę, że ciemniejszy kolor w przypadku Vichy byłby złym wyborem, ponieważ on naprawdę ma wszystko gamę kolorystyczną, już później idzie taki troszeczkę pomarańcz. Ale dajcie znać, jak jest w przypadku tego podkładu. Ja miałam wtedy w wersji płynnej, no i takie były moje odczucia, jeżeli chodzi o kolor. Nie mogłam go chyba, słuchajcie, używać cały rok. Pamiętam, on był dosyć ciemny, chociaż ja, słuchajcie, tak wydaje mi się, że go używałam cały rok. No i kolejna, słuchajcie, taka jakby pompka. Nałożę taką delikatną, cienką warstwę, żeby tylko zobaczyć, czy faktycznie on ma większe krycie, chociaż no, mi się wydaje, że już jest naprawdę bardzo ładnie, no ale zobaczymy. No i taka jedna, już tutaj na czoło, tak powiem Wam szczerze, nie będę nakładać tego podkładu, ja nie lubię, jak wiecie, nakładać dużo podkładu na czoło. O, tutaj słuchajcie, coś mi chyba ugryzło, bo tak mnie swędzi. Ale ładnie wygląda ten podkład, bardzo ładnie bym powiedziała. I ta skóra wygląda na taką młodzieńczą, fajny, ma taki blask. No nie wiem, czy Wam ten efekt się podoba. Ja jeszcze nałożę szybko korektor, to będzie Instant Anti-Age od marki Maybelline, żeby troszeczkę ten kolor przełamać, ponieważ no faktycznie... Słuchajcie, teraz tego korektora jest, ciężko się wykręca. O, zaczyna iść. Bardzo fajny jest ten korektor, bardzo go polecam i on się nadaje do skóry właśnie takiej dojrzałej, pod oczy, młodzieńczej, bo on naprawdę po prostu delikatnie zakrywa. Jednocześnie jest taki bardzo jasny, niby to jest kolor, słuchajcie, 01 Light, też się mnie koleżanki ostatnio o niego pytały. No i powiem Wam, że nie jest jakiś taki, wiecie, bladzioch, typu ten gorsz, co mam ostatnio. No to tamten faktycznie, jeszcze do takiego jasnego podkładu, no nie, wtedy nie fajnie zrobiłam. No, słuchajcie, przypudruję, na początku sobie troszeczkę może wykonturuję buzię tym kremowym bronzerem, no i zobaczymy, no ale tak, słuchajcie, wygląda buzia po dwóch warstwach. Myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie i faktycznie jest takie, słuchajcie, troszeczkę wykończenie pudrowe, bym powiedziała. Takie pudrowe, rozświetlające jednocześnie. Widać, że to nie jest taki mokry podkład, taki, wiecie, że jak dotkniecie, to automatycznie Wam się robi plama. Nie, tutaj takiego efektu, słuchajcie, nie ma. Ale mi się podoba ten efekt, bardzo nawet bym powiedziała, więc no zobaczymy, jak to będzie po przypudrowaniu, po wykonaniu całego makijażu, także niedługo do Was wracam. Dobra, słuchajcie, makijaż skończony. No, moim zdaniem efekt jest bardzo ładny. Ja Wam zresztą zaraz powiem, co mam na ustach. Przypudrowałam oczywiście Maybelline, L'Oreal Infallible. Tym pudrem mam na buzi jeszcze puder brązujący z Gosha. I bardzo często pytacie się mnie, co mam na ustach. To jest taki mój słynny zestaw. Za każdym razem, jak on się pojawia, no to pojawiają się też pytania pod filmikami. To są, słuchajcie, dwa produkty. Przede wszystkim konturówka I Love Revolution, która ma w sobie cztery kolory. To jest taka jakby kredka troszeczkę. Cofamy się do dzieciństwa. Ale bardzo wygodna, ponieważ tutaj mamy dużo beżów. Beżów? Tak. Takie beżowe kolory i takie troszeczkę nudy z brudnym różem. Ja akurat mam, słuchajcie,
Jak mamy dwa takie beżowe, to mamy też takie dwa brudne róże, ja mam troszeczkę jaśniejsze i do tego zawsze nakładam na to Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream Birthday Suit 436 od marki Sleek. Bardzo fajna sprawa, możecie kupić sobie może jakiś set, nie wiem, Kokomania, Minty Shop, bo na Ekobiece chyba z tego co pamiętam tego koloru już nie ma, także spokojnie możecie sobie zamówić. Razem może zapłacicie 40 zł za te dwa produkty, a są naprawdę bardzo trwałe przede wszystkim, bardzo je lubię i za każdym razem Wam się staram je po prostu polecać. Często się mnie pytacie, słuchajcie, o ten set, więc mam nadzieję, że tym razem Wam odpowiedziałam w filmiku na bieżąco na pytania. No, także z bliska, słuchajcie, podkład prezentuje się w ten sposób. No, moim zdaniem bardzo ładnie to wygląda i w ogóle z daleka wygląda to na taki zadbany podkład. Taki, wiecie, on jest niby rozświetlający, bo to jest taki właśnie podkład przeznaczony niby do cery suchej. Fajna ma konsystencję, na pewno nie jest ona tępa, ładnie się rozprowadza gąbeczką, nie pozostawia takich zacieków, suchych śladów, takich ciastek, jak to ja mówię. Natomiast, tak jak w przypadku tego już słynnego podkładu L'Oreal Infallible Total Cover, gdzie aż mi się kruszyło, słuchajcie, aż mi się kruszył ten podkład, tutaj absolutnie nie ma takiego efektu, bardzo ładnie ta skóra wygląda, świeżo, przede wszystkim promiennie, no moim zdaniem naprawdę bardzo ładnie, przykrywa też niedoskonałości, bo gdybym miała powiedzmy większy wysyp, to myślę, że spokojnie by go przykrył, także dla mnie podkład jest, słuchajcie, super i to jest taki podkład, który no spełnił moje oczekiwania i fajnie, że do niego wróciłam. Wydaje mi się, że ta płynna konsystencja ma troszeczkę ciemniejszy kolor, więc no tutaj, jeżeli jesteście blade, to zdecydowanie 15 w wersji właśnie kremowej będzie lepsza, bo tamta wydaje mi się, że jest ciemniejsza, ale może coś urozmaicili. Ja, słuchajcie, testowałam ten podkład 2 lata temu i to był, pamiętam, mój absolutny faworyt, a Wasz hit, jeżeli chodzi o to, jakie miałyście odczucia, jak wyglądał na mojej skórze, więc wiecie, słuchajcie, no też tutaj kieruję się Waszymi opiniami, dlatego też wróciłam do podkładu Vichy, to są produkty apteczne. Ja kupiłam na oficjalnej stronie, tak mi się wydaje, bo kiedyś pamiętam, że dostałam na maila taki newsletter, no i zamówiłam sobie 3 podkłady z Vichy, więc jeszcze mam taki bardzo kryjący Derma Blend, taki nowy korektor, correcting chyba, Derma Blend Correcting, i mam jeszcze taki wygładzający zmarszczki, taki liftingujący podkład, więc no zobaczymy, będą testy w kolejnych, myślę, że tygodniach, natomiast na razie się skupiamy na tym, tak jak Wam mówiłam, ja mam kolor 15, czyli najjaśniejszy, mamy jeszcze chyba 3 kolory, ale one szydą w troszeczkę w pomarańcz, no chyba, że jesteście bardzo opalane, no to bym Wam polecała drugi albo trzeci z kolei, wydaje mi się, że są 4 kolory, więc no nie jest to jakaś rozbudowana paleta, ale mam nadzieję, że ten test Wam się przyda. Słuchajcie, jest godzina 11:32. Ja wychodzę, nie będzie mnie tak do godziny 16, wydaje mi się, więc spokojnie będziemy mogły sobie, że tak powiem, pochodzić z tym podkładem. No i zrobię takie dla Was cząstkowe podsumowanie i jeszcze takie osobne, myślę, że półtorej minutki spokojnie Wam poopowiadam o nim, jaką się sprawował przez cały dzień. Ale na ten moment wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo fajnie. Więc trzymam kciuki za ten test. No i do zobaczenia w kolejnym ujęciu. Czyli wracam do Was z podsumowaniem. Jest godzina dokładnie, słuchajcie, 18:07, więc minęło ponad 6,5 godziny. Ja muszę Wam powiedzieć, że po prostu jestem zachwycona tym podkładem. To widać w ogóle, że tak powiem, jeżeli chodzi o reakcję. Ponieważ czasami jak ten podkład tak średnio leży, to taki zdechlak, słuchajcie, przychodzę do Was z podsumowaniem. Ale dzisiaj jest po prostu cudownie. W ogóle ja się fenomenalnie czuję w tym podkładzie. Muszę Wam powiedzieć, że tak obserwowałam, jak wyglądam w jakimś tam lustrze, w odbiciu. Super, naprawdę super wygląda ten podkład. Bardzo profesjonalnie przede wszystkim. No zobaczcie. Ja myślę, że w ciągu godziny czy półtorej się nic nie zmieni, więc przychodzę do Was z podsumowaniem, bo po prostu jestem bardzo, bardzo zmęczona. Ale nie widać tego zupełnie po twarzy. Dzisiaj się po prostu nalatałam jak głupia. Słuchajcie, miałam przez 2 godziny czapkę. O, to jest jeszcze jedna rzecz, którą Wam chciałam powiedzieć przy tym podsumowaniu. Zobaczcie. Nic się po prostu nie wytarło, nic w ogóle żadne nie mam, kreski, odcięcia, ta czapka, wiecie, tak no przylegała do czoła. Nic się nie stało, nic się nowego, słuchajcie, nie pojawiło, nie przetarł się, w ogóle tutaj powinien się przetrzeć, słuchajcie, tak wiało, padało, była naprawdę tragiczna dzisiaj pogoda i to taka pierwsza z takich jesiennych, takich typowo jesiennych, gdzie cały dzień lało i wiecie, przeskakiwałam z zimnego dworu do ciepłych pomieszczeń. No, dzisiaj był ciężki dzień, słuchajcie, jeżeli chodzi o latanie po mieście i załatwianie różnych spraw. A później jeszcze odwiedziłam babcię, słuchajcie, ciepłą zupę jadłam, nagadałam się i naprawdę było mi bardzo, bardzo gorąco. No i nie wzięłam, słuchajcie, aparatu, bo chciałam zrobić dla Was takie podsumowanie cząstkowe, ale mi się wydaje, że
No nie, no to ten podkład jest rewelacyjny. No nie wiem, same mi dajcie znać, ale tak, absolutnie się w ogóle nie wytara z żuchwy. On jest taki po prostu, że się przykleja do twarzy i w ogóle się ani nie przesuwa. Jest taki mega profesjonalny w swoim, że tak powiem, komforcie noszenia i zachowaniu się na twarzy. I jeszcze chciałam, słuchajcie, tak. Wiem, że to jest taka prywata, ale chciałam bardzo, bardzo pochwalić tą paletkę. No jest po prostu śliczna. Ona się pojawiła w tanich produktach, które są warte jakby polecenia. Zobaczcie, największą robotę robi ten cień. No, po prostu jest super. Bardzo ładnie wygląda. Ja mam go na powiece ruchomej i tutaj, właśnie w kąciku wewnętrznym. No, super to wygląda. Przynajmniej mi się podoba bardzo taki jesienny efekt i muszę Wam powiedzieć, że ostatnio się przełamałam do takich ponownie makijaży, bo tylko robię takie do testów, a teraz takie na co dzień będę, słuchajcie, sobie robić, więc wyzwanie. Bardzo fajna paletka to jest dokładnie Revolution Rose Gold. Także, jeżeli chodzi o podkład, jestem zachwycona. To jest po prostu... No mój absolutny faworyt. On wygląda nawet, może nie lepiej, słuchajcie, no praktycznie identycznie jak połączenie mojego kremu BB z Skin 79 z tym podkładem Neo Makeup, ale troszeczkę inaczej wygląda, słuchajcie. No ja jestem po prostu w szoku. Wow. Bardzo to ładnie wygląda. Także naprawdę dobry podkład, absolutnie podpisuję się po prostu murem za tym podkładem. Dajcie znać, co w ogóle sądzicie. Super. I skupcie się przede wszystkim na ocenie podkładu, a nie na treści typu znowu napakować dużo kosmetyków albo za dużo produktów używasz, bo to, słuchajcie, mija się z celem. Testuję podkład, który ma dobrze kryć, czyli jeżeli macie coś, to ma przykryć Wam to, ma się długo utrzymywać. To jest test podkładu. Bardzo mi się podoba. No, także ściskam Was cieplutko, widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie kciuki za kolejne testy podkładów Vichy, ponieważ mam ich jeszcze dwa. No i taki bardzo kryjący i taki też lekki na co dzień, więc myślę, że przetestujemy sobie w najbliższych tygodniach. Właśnie, słuchajcie, mi przyszła paczka z kremem BB. Bardzo mi też polecałyście, jeżeli tam jest jakiś problem z cerą, no to też kremy BB są super. Natomiast to jest produkt, który możecie kupić w aptece, w Superfarmie, na stronach internetowych, na Gemini. On kosztował, słuchajcie, 85 zł. Właśnie, bo ja Wam o cenie nie powiedziałam. 85 zł. Różne są ceny, 79, 85. No, ja miałam jeszcze 25% na niego zniżki, więc wyszedł po 60 parę. Super cena i ten kolor 15 Ivory jest po prostu rewelacyjny. Bardzo się w nim dobrze czuję. Także co, kończę podsumowanie, bo się rozgadam. Znowu będą jakieś inne tematy się Wam włączać. Kończymy test. Bardzo Wam dziękuję za to, że byłyście ze mną, za wszystkie kciuki w górę, za całe wsparcie, bo moje kochane widzki mnie bardzo wspierają i to doświadczyłam w ostatnich filmach. Także widzimy się w kolejnych. Jeżeli macie jakieś propozycje, to piszcie na dole, jakie byście chciały filmy zobaczyć. Ja oczywiście bardzo chętnie je dla Was zrobię, także do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pa!